Zostałyśmy zestresowana i zestrofowana, że nie mówię do mikrofonu, także... No to teraz już mówimy do mikrofonu. Tak. Kasia, dobrze? Słychać? Tak, słychać wszystko. Aleksandra Radwan jest moim gościem. Cały czas gdzieś tam zaplątałyśmy się w Akademię Teatralną, no ale być może dlatego, że to jest całkiem... Jednak część mojego życia. Część twojego życia, młodego życia i dość świeża sprawa. Tak. No i tak siedząc tutaj w trakcie piosenek, rozmawiając o przeróżnych sprawach, dotarło do mnie coś, o czym nie miałam zielonego pojęcia, mianowicie, że w szkole teatralnej nie ma na etacie psychologa, czyli kogoś, do kogo moglibyście pójść. Wy, ludzie pracujący, jakby na to nie spojrzeć, na emocjach. Dokładnie, tak jak sportowcy mają psychologów, nie wiem, kardiologów, masażystów i tak dalej, tak naszym narzędziem pracy jest nasze ciało i nasz umysł, tak? Nasza psychika również, która jest poddawana wielu trudnym próbom, wielu skrajnym emocjom i uważam, że to jest rzecz, która powinna być. To jest moim zdaniem podstawa, której niestety nie ma, która nie jest zapewniona w szkole teatralnej. Przynajmniej w akademii, nie wiem jak w innych szkołach, ale podejrzewam, że też nie. W trakcie studiów łzy i zgrzytanie zębami było? Oczywiście, i to u wszystkich myślę. To jest mierzenie się ze sobą, z własnymi słabościami, z krytyką. To jest bardzo trudne, bo myślę, że ciężko znaleźć człowieka, który nie ma problemu z kwestią bycia krytykowanym, tak, bycia ocenianym. A tam jesteśmy cały czas oceniani, bo na tym polega ten zawód, tak, że wystawiamy się na tą ocenę, niestety. Niestety. I chodzi o to, żeby umieć sobie z tym radzić, żeby nie przyjmować wszystkiego do siebie, tylko jako... Nie wiem nawet jak to powiedzieć, jako kolejne punkty do rozwoju, tak? Do poprawy. Wiesz, to ładnie brzmi, ale wyobrażam sobie... Ale to jest bardzo trudne, ale tak. Wyobrażam sobie siebie w praktyce nabrać dystansu do tego, co o tobie piszą. Wielu aktorów twierdzi, że po prostu nie czytaj, że to jest jedyna metoda, tak? Ale już abstrahując od jakichś tam mediów, plotkarskich, gazet i takich rzeczy, to jednak w szkole jesteśmy po to, żeby się rozwijać, więc dostajemy cały czas uwagi nowe, tak? I to jest niezbędne do rozwoju, a z drugiej strony będąc cały czas atakowanym, może to ocenianym, nie jest ocenianym, nie jest to w kwestii ataku, bo to ma być dla naszego dobra, tak? Ale cały czas dostając dawkę informacji, jak powinniśmy się zmienić, co powinniśmy poprawić, to cały czas jest pewien komunikat, że coś jest nie tak, tak? Ja apeluję do władz uczelnianych, że ten psycholog się jednak znalazł. Dobra, ja również apeluję. Wyszłaś z uczelni, masz dwa dyplomy, jesteś wzorową studentką, zamykają się drzwi i zaczyna się dorosłe życie. Tak. Jak ono u ciebie wygląda? Wszyscy ostrzegali przed tym momentem, że to będzie jak wyjście spod klosza, z takiego akwarium Akademii Teatralnej. I myślę, że to jest trudny moment. Przede wszystkim myślę, że w ogóle dla absolwentów wyższych uczelni to jest trudny moment, bo to jest zmiana trybu życia z tego od 8 do u nas 22, powiedzmy, na taki tryb szukania siebie, szukania zatrudnienia i jakby takiego odnalezienia swojego miejsca, tak? Co chcemy robić dalej, podjęcie pewnych decyzji. Jakie twoje, jak dotąd, największe osiągnięcia, tudzież najtrudniejsze osiągnięcia zawodowe? Co takiego masz? Grasz w Teatrze Polskim? Gram teraz w Teatrze Polskim i w Teatrze Powszechnym. W Teatrze Powszechnym w spektaklu MP4 w reżyserii Mariusza Benoit, na który serdecznie zapraszam. W Teatrze Polskim w Bolesławie Śmałym, w reżyserii dzielonej przez pana dyrektora Andrzeja Seweryna i pana Bartosza Zaczykiewicza. Oprócz tego wygrałam w zeszłym roku casting do głównej roli w Teatrze Roma. Spektakl nazywał się Progressive Eliminacja i był reżyserowany przez pana Zbyszka Zamochowskiego. I miałam okazję się tam spotkać na scenie właśnie z panem Zbyszkiem, z Kasią Groniec i z Pawłem Królikowskim. Fantastyczne towarzystwo. Rola tytułowa, twarz na plakatach, także był to i stres, i myślę, takie duże osiągnięcie i satysfakcja i radość. To ten spektakl, o którym mówisz, dotyczy bardzo aktualnego chyba problemu, problemu zjawiska w współczesnym świecie, czyli ścigania się na talenty, tak? Tak, to jest talent show, których teraz mamy w telewizji mnóstwo na pęczki. I tam padają takie podstawowe pytania, gdzie się kończą nasze marzenia, gdzie jest ocena jurorów, czego my chcemy i ile w stanie jesteśmy oddać za to, za, nie wiem, za cenę sławy, jaka jest cena sławy, popularności, spełnienia i docenienia. Tak? A ty już sobie odpowiedziałaś na te pytania?
To są trudne pytania, które cały czas mi towarzyszą i myślę, że taka odpowiedź jednoznaczna nie padnie nigdy, bo to się zmienia cały czas. Mam nadzieję natomiast, że za chwilę padnie odpowiedź na moje pytanie o kolejne słuchowisko czwórki, w którym Ola bierze udział. Za moment wracamy. Największe zawodowe marzenie na dziś. Film, rola w filmie. Tego ci życzę. W takim jakim? Ambitnym. Nie wiem, jak to powiedzieć, żeby nikogo nie urazić, ale...